Twarz jest centralnym organem tożsamości osobistej. Dzięki niej możemy komunikować ludzką ekspresję, uczucia i charaktery w mgnieniu oka. Na głębszym poziomie zrozumienia twarz może być formą sztuki, która przemawia do uniwersalnego zrozumienia umysłu. Czy zastanawialiście się kiedyś, co kryje się pod powierzchnią? Kto kryje się za naszą twarzą? Olivier de Sagazan, początkowo malarz i rzeźbiarz, w 1998 roku powołał do życia swój performance, który zaprezentował ponad 300 razy w 25 krajach. Wykorzystuje on twarz, aby rzucić wyzwanie konwencjom. Obnaża ludzką surowość, a dzieła Sagazana nie można przypisać językowi, ale surowym emocjom prezentowanym przez niego samego oraz glinę. Jego niepokojące występy przedstawiają wizję prymitywizmu, agonii, okultyzmu i innych starożytnych form sztuki kulturowej, które zakrywają lub deformują twarz w sposób, który może być zarówno piękny, jak i konfrontacyjny. Najbardziej znanym performancem Sagazana jest Transfiguration. Słowo to dokładnie tłumaczy się w języku polskim jako transfiguracja, co odnosi się do przemiany. Sagazan wpadł na pomysł pracy w glinie na swoim ciele już około 20 lat temu, kiedy zmagał się z ożywieniem rzeźby. Powiedział, że punktem wyjścia dla tego dzieła była jego frustracja związana z próbą wyrażenia siebie poprzez malarstwo oraz rzeźbiarstwo. W poszukiwaniu inspiracji wszedł do środka gliny, co doprowadziło do powstania oryginalnej koncepcji transfiguracji. Ogólna jakość Transfiguration to gniew, frustracja i przemoc. W geście desperacji rzeźbi on glinę na swojej głowie, zakopując się w materiale, eliminując swoją tożsamość i stając się żywym dziełem sztuki, stale zmieniającym się bytem, który mimo przyjmowania wielu postaci pozostaje oślepiony, przez co zmuszony jest patrzeć do wewnątrz, w głąb siebie. To wtedy próbuje odnaleźć odpowiedź na pytanie przewodnie: kim jestem naprawdę? W ramach występu Sagazan wykorzystuje nie tylko przemianę, ale i również język ciała, ruchy oraz dźwięki, nadając występowi emocjonalny i dramatyczny rdzeń. W miarę dodawania kolejnych warstw gliny zniekształcenia rosną, a dziwność eskaluje. De Sagazan przekształca się w ptaki i bestie. Jest potworem z roztopioną twarzą, trupią groteską, człowiekiem z torfowiska przywróconym do życia. Całkowicie wymazuje siebie, nakładając grube placki gliny, aż wygładzi sobie głowę w pustą kulę. Duszno jest patrzeć, jak niszczy swoje drogi oddechowe tylko po to, by gwałtownie dźgnąć się palcami w oczy i usta. W jego świecie ciało jest brzydkim, kłopotliwym miejscem. De Sagazan formuje glinę raz za razem, co chwila znikając, pozostawiając nową kreaturę na miejscu, w którym przed chwilą znajdował się inny potwór. To tym właśnie jest sedno transfiguracji. Jednoczesne bycie sobą, jak i niezliczonym bastionem stworzeń, często nieprzyjaznych, ukrytych głęboko w nas samych, pozornie uśpionych, lecz czekających na nadejście. Spektakle Sagazana trwają 50 minut każdy. Jeżeli nie udało Wam się jeszcze być na jednym z nich, to warto prześledzić jego kanał na YouTube, gdzie prezentuje zwiastuny, urywki czy krótkie formy nawiązujące do Transfiguration. Ale co takiego dokładnie nas w tym straszy? Uczucie niepokoju podczas oglądania prac de Sagazana może być wywołane dzięki poczuciu nieznanego.
Nie wiadomo, w którym momencie i kiedy dokładnie nastąpi eskalacja manifestacyjna artysty. Towarzyszą temu głośne dźwięki i agresywne ruchy. Lecz jest jedna rzecz, która zdecydowanie przeprawia ociarki na skórze. Zjawisko nazywane Doliną Niesamowitości. Jest to fenomen, w którym my jako ludzie ufamy i lubimy coraz bardziej rzeczy, które wyglądają coraz bardziej ludzko, do pewnego momentu. Istnieje pewna granica, kiedy wyglądem te rzeczy, roboty, manekiny czy inne postacie kreskówkowe są podobne do ludzi, ale dalej nieidentyczne. Zaczynają być wtedy dla nas odpychające, wywołujące poczucie grozy. W łatwy sposób można to odczuć, oglądając bajkę Ekspres Polarny, gdzie ludzkie postacie są narysowane tak karykaturalnie, że ich pseudoludzkie wyrazy twarzy wprawiają widza w stan niepokoju. Albo widząc naśladujące ludzi roboty, tak jak ten robot Sofia, albo Telenoid Robot, przechadzając się Muzeum Figur Woskowych lub Tu czy Tu. Istnieje wiele hipotez dotyczących tego, dlaczego tak się dzieje. Jedno z nich mówi, że ewolucyjnie nauczyliśmy się odrzucać ludzi, którzy wyglądają i zachowują się dziwnie, między innymi pod wpływem jakiejś silnej choroby. Druga natomiast, moja ulubiona, mówi o tym, że jako gatunek ludzki nauczyliśmy się pierwotnego strachu w stosunku do gatunku, który był niesamowicie podobny do naszego, jednakże z jakiegoś powodu nie ma go już wśród nas. Smarujący twarz gliną rzeźbiarz sam staje się rzeźbą. Nienaturalne karykatury, zbliżone do prawdziwych postaci, tworzone te przez Olivera, spełniają swoją rolę identycznie. Mają wzbudzić w nas niepokój i obrzydzenie, jednocześnie przypominając nam nas samych. Co stanie się, jak zaczniemy rozumieć, że jest to obrzydzenie do nas samych, do naszych wewnętrznych demonów i skrytych pragnień? Wtedy będziemy musieli postawić przed sobą pytanie, kim naprawdę jestem i kim chcę być? Być może to w takim wypadku lepiej poddać się transfiguracji, by to, co ma być ukryte, pozostało ukryte. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle podziel się swoją myślą w komentarzach na temat tego typu artyzmu. Zostaw łapkę w górę, zostaw suba i do następnego. Czarne serce.